Cześć, zapraszamy Was na najnowszy odcinek OCR od Kuchni. Dzisiaj rozmowa z kolejną kobietą rakietą, czyli wicemistrzynią Polski na dystansie 15 km, zawodniczką Husaria Race Team, czyli Natalią Wielechowską. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Going to double. Biegnij. Dobrze, Natalia, na początek nasze standardowe pytanie, czyli jak zaczęła się Twoja przygoda z biegami przeszkodowymi? Zaczęła się w ten sposób, że miałam artroskopię kolana lewego. Byłam na etapie rekonwalescencji, gdzie nie mogłam po prostu robić nic. Natomiast gdzieś tam się reklamował Runmageddon, że poszukuje wolontariuszy. Tutaj w Warszawie, na wyścigach, czyli w sumie to zaraz koło właśnie mojego domu. Więc się jakoś tak zgłosiłam. I jako właśnie wolontariusz byłam tam na mecie i wręczałam ludziom medale. W sumie nie wiedziałam, co to jest biegi przeszkodami, dopiero właśnie tam na miejscu się dowiedziałam. Ale kurczę, atmosfera była tak niesamowita. Ci wszyscy ludzie biegający wtedy na metę, bo to był chyba 2014-15 rok. Czyli sam początek. Tak, to był Armagedon na wyścigach, chyba drugi, a pierwszy albo drugi, nie wiem. No to by pasowało, jak te roczniki tak. Podajesz, to by pasowało tak. Na sam początek. I właśnie ta radość ludzi wbiegających na metę, którzy się przytulali, cieszyli w ogóle, no po prostu myślałam, że nie ma nic fajniejszego niż bycie wolontariuszem na mecie, naprawdę. Tak czy inaczej, ja wtedy nie mogłam za bardzo nic zrobić właśnie ze względu na to moje kolano, ale sobie postanowiłam, że jak Armagedon wróci do Warszawy gdzieś, to wystartuję. Tak sobie postanowiłam i tak zrobiłam. Wystartowałam, coś tam pobiegłam, to był chyba rekord, ale gdzie to było, to był... Nad Zalewem Bartowskiego chyba. To się jakoś tak gdzieś tam na przełomie 15-16 roku. Dokładnie nawet nie pamiętam. Pobiegłam, no fajnie było. Okej. Okay. Chciałam powiedzieć, znowu Armagedon w Warszawie pobiegnę. Zapisałam się, to był klasyk w Modlinie, ale tam mi się akurat pobiec nie udało, dopiero mi się udało Wawer. I tam zobaczyłam ludzi w koszulkach Husarii. I te koszulki mi się tak spodobały. I ja chciałam dołączyć do drużyny dla tych koszulek tak naprawdę i nawet nie chodziło wtedy tak bardzo o same biegi z przeszkodami, chociaż to też mi się mega podobało, mega mi się ta planie w błocie wtedy podobało, czego teraz nie mogę powiedzieć o sobie na pewno, ale właśnie dla tych koszulek zdecydowałam się dołączyć i jak dołączyłam, no to już w tych biegach z przeszkodami po prostu przepadłam zupełnie, bo poznałam super drużynę, super ludzi i poznałam w ogóle, to tak naprawdę są te OCR-y, że to nie jest takie do końca, po prostu biegniesz taplaszczy w błocie, tylko to jest dużo, dużo, dużo więcej. Czyli wszystko wina koszulki tak naprawdę, żeby się uchnęła. Jak typowa baba poszła za tym, co mi się spodobało. A słuchaj, przed OCR-ami ty w ogóle się zajmowałaś jakimś innym sportem? Coś innego trenowałaś? Przez prawie 2 lata, takie 1,5 roku trenowałam crossfit. To było takie typowe moje ruszenie się z kanapy, że coś chcę robić. Znaczy, chciałam zacząć chodzić po prostu na siłkę, ale tak szczerze mówiąc, idąc na siłkę nie do końca wiedziałam, co mam tam robić. Więc gdzieś tam przypadkiem o zajęciach z crossfitu, a wtedy się dużo o tym mówiło, dużo była moda, no i poszłam na te zajęcia i naprawdę się w tym odnalazłam, bo to był taki ciężki trening, ciężki zajazd, nie był to typowy fitness, bo akurat w tym to się nigdy raczej nie odnajdywałam, takich pójść na salę, pomachać nóżką, nie, to nie było dla mnie. Właśnie wolałam coś mocniejszego, dlatego w tym crossfitie tak dość mocno przepadłam. Ale to było tak, że sobie gdzieś tam tylko trenowałaś, czy też nie startowałaś? Nie startowałam, nic, po prostu trenowałam. Na początku to było takie, że bo trening to musi być co drugi dzień, bo musi być ta regularność, musi być czas na regenerację, a później przyszedł taki moment, że były zajęcia i szłam na godzinę crossfitu, po czym zostawałam na drugą, bo po prostu nie byłam w stanie się tą jedną godzinę w ogóle zmęczyć. No ale później właśnie trafiłam w te OCR-y i gdzieś się zostało mi to dość mocno uświadomione, że chcąc biegać, no ten crossfit jednak mi za bardzo, na pewno w początkach bardzo mi mocno pomógł, dał mi ogromne takie te podstawy, fundamenty, ale no to nie jest wystarczający absolutnie trening pod OCR. Mówiąc podstawy, fundamenty, to co masz na myśli? Siłę chyba przede wszystkim i mega wydolność, taką wytrzymałość. I trochę takiego charakteru, że dam radę. Okej. Okay. Czy to było zawsze tak, że ty byłaś sprawna? W
W sensie, patrząc na jakieś tam lata wstecz, nie wiem, liceum, gimnazjum i tak dalej. Nie, może podstawówka, bo w podstawówce bardzo, bardzo mocno nauczyciele ciągali mnie na jakieś tam zawody, a potem 300 metrów, a to jakieś tam przełaje gdzieś. Przecież ja skakałam z wyż, grałam w koszykówkę ręczną, ale to było takie, ja nigdy pod to nie trenowałam, to było raczej takie tylko, idziesz na zawody. Okej. A moi rodzice z kolei nie do końca to lubili, bo wiadomo, zaraz było opuszczanie lekcji i te sprawy, więc niby gdzieś tam, jak widać, byłam w tym całkiem dobra, ale nie trenowałam i to się razem z podstawówką skończyło. Później gimnazjum, liceum, takim byłam typowym, internetowym po prostu, siedziałam przed komputerem, grałam w gry i tak dalej, no po prostu z zero. A później crossfit i OCR-y, tak? Tak. I wróciłaś do sportu. No właśnie, a wchodząc w OCR-y, w tą dyscyplinę, czy ty się w ogóle na przykład czegoś obawiałaś? Czy miałaś jakieś obawy względem tego, jak ta cała dyscyplina, cały ten świat OCR-owy wygląda? Nie do końca, bo ja tak naprawdę to się strasznie tym jarałam. No nie weszłam od razu tak wiadomo w elitę, tylko po prostu było o wow, bieg. No i nie zdawałam sobie tak naprawdę sprawy, że to może być takie trudne, tak jak jest obecnie trudne, tak? Gdzieś tam nawet nie miałam tak naprawdę takiej ambicji, celów, żeby biegać to tak bardziej, no, bardziej profesjonalnie. Tylko to miało być po prostu zabawa. No właśnie, tu jest ten czas przeszły, że to miała być zabawa, znaczy, a jak to jest teraz? To dalej ma być zabawa i to dalej jest zabawa, ale wiadomo, że znaczy, no teraz jednak są te treningi po to, żeby coś tam osiągnąć, bo gdzieś tam przypadkiem, bo coś już osiągnąć mi się udało, na pewno o wiele więcej niż sobie mogłam zamarzyć. No i gdzieś tam nabrałam apetytu na więcej. A po jakim czasie trenowania tej zabawy w OCR-ach w ogóle przyszedł taki twój pierwszy duży sukces? A bardzo szybko. Bo tak więcej biegać OCR-y i w ogóle zaczęłam chyba w sierpniu 2017 roku. Później pamiętam, że był tak, ten taki Ranmagedon też nad Zalewem Bardowskiego, gdzie dość szybko pobiegłam, generalnie biegłam w Open. Tam chyba był po raz pierwszy multi-lift w ogóle wstawiony. I czasowo w Open zobaczyłam, że wow, naprawdę nieźle mi poszło. A właśnie jadąc tam jeszcze odebrać pakiety, pamiętam, to Sarna, Sylwia Miller, zapytała mnie, dlaczego ja nie biegam w elicie? Ja tak, co? Ja? W elicie? No skąd? Dla mnie elita to było wow! Tak, więc tam miałam spoko czas, a następnie przed październik, bo to ten Ranmagedon był chyba we wrześniu, przed październik, przyszedł Szczyrk. I się spontanicznie zdecydowałam pobiec hardcora właśnie w elicie, gdzie oczywiście oddano paski na Monkey Barze. Ojej, ale to co tam się podziało na tym Monkey Barze? Spadł deszcz. Po prostu padało, było bardzo zimno, wiatr, no i ten mój chwyt jednak nie był jeszcze taki dość dobry, no na pewno gorszy niż teraz. No tak, więc to był październik i gdzieś tam wtedy Darek Stokowski właśnie zwrócił uwagę na to, że mogłabym coś spróbować, więcej powalczyć, tylko musiałabym po prostu zacząć trenować, musiałabym zacząć biegać, bo tego przecież nie robiłam. Więc zaoferował mi tutaj swoją pomoc, zaczął mi rozpisywać właśnie treningi biegowe. I to właściwie tyle. Całą resztę treningów robiłam sama, tak jak uważałam. Przestałam tak naprawdę, znaczy z czasem coraz mniej tego crossfitu było, bo to tak zanikło po prostu z czasem. Coraz więcej było przeszkód, treningu siłowego stricte też jakoś bardzo nie robiłam, czasami jakichś husarskich treningach. No i w styczniu dość szybko pobiegłam rekruta warszawskiego, tam na Bemowie i wygrałam. I to było takie wielkie wow! Przed biegiem ty w ogóle sobie myślałaś, dobra, jadę na to Bemowo i wygrałam? Ja to myślałam tylko o tym, że Jezu, tam będzie tak zimno, że to jest zimowe, ja tam zamarznę, po prostu zamarznę. Tak, to był styczeń. Ja tylko myślałam o tym, że Jezu, jak ja dobiegnę do tej mety i nie umrę po drodze z zimno, bo jestem strasznie spojrzała, nie? No nie zamarzłam, wygrałam. No właśnie, to jak to się stało, że nie dość, że nie zamarzłaś, to właśnie wygrałaś? Nie wiem, fart, szczęście. No bądźmy szczerzy, tak teraz, a czy nie mówię, że tam nie było dobrych zawodniczek, były dobre zawodniczki, na pewno była Paulina Gawronik, to pamiętam, no niestety jakoś więcej nazwisk, bardzo mi w pamięć nie zapadło, no też Sylwia Mielewicz wtedy biegła, ona chyba była próba trzecia, czy nie pamiętam, już trzecia. Ale zwiesiłam się właśnie. No, naprawdę nie spodziewałam się tego, że wygram. No, nie był taki super mocno, mówię, odstawiony bieg. Teraz patrząc, mając to doświadczenie z OCR-ów i znając te nazwiska, które znam,
jednak moja forma też, mój staż, moje doświadczenie też były praktycznie zerowe, dlatego że to była walka na ostatnich metrach. Pamiętam, że już był taki moment, gdzie gdzieś tam walczyłam faktycznie o to najpierw trzecie miejsce, żeby być na tym trzecim, potem gdzieś o drugie, potem właśnie o pierwsze, niestety już nie pamiętam z kim to było, to była ta dziewczyna. Ale tak, znowu zawiowałam, co się zrobiła wątek. To było dawno, masz prawo tak, nie pamiętać wszystkiego. To były ogromne emocje. Nie, no był taki moment, że faktycznie w pewnym momencie prowadziłam i już myślałam, że wygram, że będzie super. I nagle po prostu ja już nie miałam siły, jakaś dziewczyna mnie tak po prostu wyprzedza biegiem. I mówię, ja pierdzielę. No nie, no dobra. Drugie miejsce to się super, przecież nie będę narzekała, prawda? A następnie tak wyszło, że ona na przeszkodzie to był fireman bodajże. Po prostu nie była tam w stanie wejść. Jak to ktoś mi później opowiadał, że ona po prostu bezradnie patrzyła, jak ja sobie wchodzę na tą przeszkodę, tak po prostu. No i tak właśnie było, że dobiegłam na tą metę. No jeszcze był ten multi, którego też się bardzo dam radę. Wtedy chyba pierwszy raz udało mi się go w ogóle pokonać. Ale zrobiłam sobie całkiem gładko, choć pamiętam, że dłonie to mi do tych rurek dosłownie przymarzały. Ja ich nie czułam, miałam po prostu sztywne dłonie, które gdzieś tam jakoś przekładałam. No tak, ale przy tej temperaturze, lodowa, która tam była, tak. To... No i na koniec przeszkoda lodowa, która była formalnością w tym przypadku. Po prostu już wiedząc, że biegam pierwsze na metę, ja nie czułam, że jest zimno, nic po prostu, tylko mega radość. I taki szok. A pamiętasz, co w ogóle sobie pomyślałaś po wygranej? Wiesz, jakie myśli były po tym momencie, że dobra, ty jednak stanęłaś na najwyższym stopniu podium. No, to był szok, naprawdę. To było... U mnie to było przede wszystkim ogromne takie niedowierzanie i takie wow, jak ja to zrobiłam po prostu. No i gdzieś tam zaczęłam bardziej wierzyć w siebie, w to, że coś tam jednak mogę faktycznie więcej pobiegać, coś poćwiczyć. Może coś tam powygrywać czasem, no może nie tyle powygrywać, co właśnie stanąć na podium, gdzieś być w czołówce, że może jest gdzieś dla mnie właśnie to miejsce. Okej. W zeszłym sezonie... Chyba po tym starcie w Runmagedonie na Bemowie, niedługo po nim, doznałaś groźnie wyglądającej kontuzji, chyba na ściance z tego, co pamiętam. Tak, jakbyś to... mogła opowiedzieć, jak to w ogóle ta historia przebiegła? To było na ściance wspinaczkowej na muralu, dokładnie to na Kołkownicy. I ta kontuzja nie tylko groźnie wyglądała, ale faktycznie była dość groźna. Weszłam, to było tak, super się cieszyłam, bo weszłam praktycznie na samą górę tej Kołkownicy, która tam była, nie wiem, kto wie te dwie, bo już tej Kołkownicy niestety tam nie ma, ale to było generalnie dość wysoko i praktycznie już wchodząc na to ostatnie przejście, bo ja szłam w górę, szłam takim lekkim jakby swingiem, bujając się, żeby tam odciążyć się, no i w momencie, gdy chciałam sięgnąć, druga ręka mi się po prostu... totalnie zsunęła z kołka, a ja na bok, na ten łokieć spadłam. Mimo, że tam był bardzo gruby materac, to łokieć zwichnęłam po prostu. Spadłam na niego, tak się odwinęłam, już czułam, że coś jest nie tak. Spojrzałam, zobaczyłam, jak moja ręka dziwnie wygląda i jedyne, co powiedziałam, bo tam była cała husaria, to był nasz trening, że dzwońcie. W domyśle wiadomo było, że po karetkę. Ja po prostu się nie ruszyłam, nic nie zrobiłam, nic nie próbowałam sama tej ręki naprostować, może to był trochę błąd wtedy. Ale po prostu się bałam, że sobie zrobię większą krzywdę. Najlepsza była reakcja właśnie w oczekiwaniu, a w ogóle super była reakcja obsługi murala, którzy widać, że nie pierwszyzna dla nich, że ktoś się tam znowu skrzywdził. Tak, znowu kolejny, kurde. Dokładnie, od razu tam udzielili mi takiej pierwszej pomocy, przynieśli właśnie spray, żeby to schłodzić. No i husaria, która była wokół, która po prostu rozbawiała mnie na każdy możliwy sposób, robili sobie śmieszne ze mną zdjęcia i tak dalej, i trzymali za rękę, byle tylko odwrócić moją uwagę od tego, co się wydarzyło. Moja pierwsza myśl to była taka, oj, pewnie sobie w Ełku nie pobiegnę, bo wtedy się przecież liga zaczynała. Tak. W Ełku to chyba miało być tydzień później dokładnie. Takie było, oj, chyba w Ełku nie pobiegnę. Może się nie udać. Nie dopuszczałam po prostu myśli, że nie pobiegnę czegoś więcej, tak? No i właśnie przyjechali wtedy ratownicy. Jak mnie zobaczyli, to było takie... dosłownie. I takie, co my mamy z tym zrobić? Czyli spray chłodzący nie wystarczy. Bolało, tak. Dali mi dość mocne środki przeciwbólowe i zawieźli do szpitala. Właśnie gdzieś tam mi okręcili tą rękę tak, że i w ogóle nie nastawili nic i nie ruszyli. Ja po prostu mając tą rękę gdzieś tu taką powykręcaną jechałam do szpitala. W szpitalu w Rudnowskim momentalnie po prostu ortopeda mi ją nastawił, jak gdyby nigdy nie jest tak. I okej.
w ortezę i do domu, do widzenia. Coś mniej więcej takiego. Oczywiście dostałam miesiąc zwolnienia lekarskiego, właśnie tam zaraz miałam rozmowę z lekarzami, gdzie właśnie to zwolnienie mi wystawili. To było po rentgenie, gdzie właśnie sprawdzili, że jest okej. I oni tak mówią, że miałeś tak minimum. Mówię, ale ja wiem, że ja muszę biegać, ja muszę, jak taki typowy po prostu sportowiec, że kiedy ja wrócę do tego sportu i tak dalej. I tak na mnie po prostu patrzyli, tak nie chcieli mnie chyba uświadomić, że to zajmie więcej, nawet tak miesiąc minimum, tak? Miesiąc, co najmniej myślę, pani podpoczywać w domu. A ile to ostatecznie zajęło i w ogóle jak ta powrót do sprawności wyglądała u ciebie? No to taka była dość historia z jednej strony. Powiem tak, gdybym nie leczyła się prywatnie, gdybym prywatnie nie ogarnęła tej ręki, to tak jak właśnie zostałam przez nasz kochany NFZ potraktowana, to prawdopodobnie teraz bym żadnych OCR-ów ani innych sportów uprawiać nie mogła, ponieważ ortopeda później, którego tak naprawdę prowadził to całe moje leczenie oficjalnie, dał mi co prawda po... 2 tygodnie później miałam kontrolę, 2 tygodnie później dał mi skierowanie na ortezę faktycznie, więc nie musiałam chodzić w longecie i to było super, natomiast praktycznie nie miałam żadnych badań robionych, nie miałam skierowania na żadną rehabilitację, nic, tylko co jakiś czas wizyta kontrolna, pani pokaże tą rękę, popatrzył, nawet z daleka nie dotknął. No i tyle. No i na mojej ostatniej wizycie u niego to było tak, że ta moja ręka mnie mniej więcej, tak jak cały czas musiałam już tak chodzić, była już wyprostowana gdzieś do tego kąta. No i właśnie ten ortopeda tak mówi, no i bardzo ładnie wygląda. Generalnie pani pełnego wyprostu w łokciu to już nigdy nie będzie miała, ale pełny wyprost nie jest nikomu przecież do życia potrzebny. Wystarczy, że pani łyżką do gęby sięgnie i tak dalej. I przecież bez pełnego wyprostu da się żyć. A ja tam siedziałam tylko tak... I tak, panie, daj już mi pan ten kwitek, że już mogę iść do domu, że jestem zdrowa, tak? Że jestem zdrowa, dosłownie. No a tymczasem ja po prostu prywatnie się leczyłam, prywatnie biegałam po ortopedach, miałam prywatnego, to jest nasz husarski fizjoterapeuta Karol Tomaszewski, który po prostu bez problemu powiedział, spoko, ogarniemy. Okej. I ile to czasu ci zajęło, wiesz, taki powrót? To było w połowie lutego, gdzieś około maja mi powiedział, że już jest spoko, że już mogę zacząć trenować, wrócić do treningów, bo wcześniej po prostu, no, nawet już miałam tą rękę wyprostowaną, po prostu nie mogłam do końca jej obciążać. Sprawdził po prostu, pewnego dnia się umówiliśmy na salce, powiedział, no to teraz mi pokaż, co potrafisz. Tutaj lina, tutaj coś, najpierw delikatnie, a potem już po prostu chwila, moment szalałam tak naprawdę i było okej. I później zaraz wystartowałam przecież w tym Radmagedonie w Modlinie. Klasiku, który był w zeszłym który roku. Który był prawie hardkorem? Czy to był ten klasik, który tak długo trwał? Nie wiem, ile on trwał. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, ile on tam miał dystansu. Wiem, że się z Gosią Daszkiewicz tam ścigałam. I gdyby nie ta skośna ścianka, w sensie, no gdybyś, to zawsze można, ale wiem, że to tak głównie... Gdyby nie ta skośna ścianka, to różnie by się to mogło potoczyć, ale ostatecznie właśnie byłam druga. No, czyli to był piękny powrót, Zdecydowanie. Okej. A wracając do tego czasu tu i teraz, jak ty w ogóle w tym momencie trenujesz? No bo jesteśmy w środku sezonu startowego, to jak twoje treningi wyglądają? No, tak naprawdę to ja z góry założyłam, że przygotowuję się do Mistrzostw Europy. Ligę OCR również biegam, ale to nie jest jakiś mój priorytet. I właśnie z Darkiem Stokowskim taką w tym roku nawiązałam mocniejszą współpracę, prowadzi mi również trening nie tylko już biegowy, ale właśnie i siłowy, i przeszkodowy, w sensie rozpisuję po prostu, którego dnia co mam robić, co dokładnie na siłowni mam robić, jak dokładnie mam biegać. Przy tam przeszkodach to już robię, co chcę. I tak naprawdę to ten trening zależnie od miesiąca zawsze zawsze jakoś tam inaczej wygląda, no bo kiedyś miałam więcej treningu siłowego, stricte pod siłę, gdzieś tam w tym okresie zimowym, wcześniej jeszcze w ogóle przygotowującego mnie do tych siłowych treningów. Obecnie głównie zaczęłam skupiać się na bieganiu, na tej szybkości, żeby już jej nabrać, bo siłę mam. Więc obecnie trenuję 4 razy treningi biegowe. Raz tam siłownia, ale to taki też bardziej na nabranie mocy trening, no i raz przeszkody. Okej. I mówisz, że to wszystko obecnie jest pod mistrzostwa... Tak, pod mistrzostwa Europy. Okej, no ale dobra, co po mistrzostwach Europy? Bo wszyscy w środowisku trenuje pod mistrzostwa, a trenuje no tak, pod mistrzostwa... w Polsce i wszyscy się tak bardzo, bardzo nastawili, tak, szczerze mówiąc. A później co? No, będzie koniec czerwca i co? Leżymy i odpoczywamy do kolejnego sezonu, czy coś się dzieje? Wiesz, masz jakieś plany dalej? Coś tam zaraz po mistrzostwach jeszcze pobiegam, a właśnie później dalej sama jeszcze nie jestem pewna. Myślę, że może...
nie wiem, co z Mistrzostwami Świata, tak naprawdę. Jeszcze nie podjęłam żadnej decyzji. Natomiast zastanawiam się, no na te Mistrzostwa Polski może warto by też się troszkę bardziej przygotować, bo jednak... Dobrze by było chyba obronić tytuł, co? Co najmniej. Co najmniej. Nie powiem, w tym roku to chyba ciężko. Zobaczymy. No, chociaż... W zeszłym roku to w ogóle się nie spodziewałam, że ukończę ten bieg. Wiesz, w tym roku nie ma głównej pretendentki chyba do obrony tytułu. Tak, tak, to Gosia, prawda, gratuluję. Gosia Szaruga odpoczywa. Także tutaj to wiele może się zmienić. Ale chciałam cię tak zapytać, oprócz startów jeszcze Ninja Warrior. Co tak. Z tym Ninja Warriorem? Może opowiesz widzą historię, którą zgotował ci Emil. Tak, tak. Dzięki, kochanie, dzięki. Wciąż pamiętam. Tak, po prostu Emil cały czas mnie namawiał bardzo, 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 żebym się zapisała do tego Ninja Warriora, a ja tam nie do końca widziałam swoje miejsce. Mhm. Nie wiem, jakoś tak po prostu może, ale nie wiem. No jednak stwierdziłam, że się nie zapisuję, więc on się odgrażał, że jeśli ja tego nie zrobię, to on to zrobi. Mhm. Potem było tak, że minął ten kwiecień, bo do końca kwietnia właśnie były zapisy i Emil tak, że kurde, zapomniałem. No zapomniałem cię zapisać, zapomniałam, bo to już termin minął. I teraz w miniony weekend przecież były te castingi, one trwały od czwartku, piątku do poniedziałku? Mhm. Tak, od czwartku do poniedziałku. Od czwartku do poniedziałku trwały castingi, więc w niedzielę Emil mi powiedział, kochanie, jutro jedziesz na casting do Ninja Warrior. A ty akurat po ciężkiej jednostce siłowej. Tak, akurat wtedy byliśmy na treningu, na ściance jeszcze byliśmy, mieliśmy w ten weekend wesele, więc w ogóle ja tak super. Super, no po prostu dzięki. Bo właśnie ten poniedziałek, w którym jeszcze przypadł mi ten casting, to miałam tak ciężki dzień. W ogóle wstawaliśmy rano, bo Emil wyjeżdżał, żeby Gry o Tron obejrzeć. Wiadomo, są priorytety. Tak, tak? Obowiązki. No. Tak, w ogóle wziąłam wtedy wolne w pracy. Już planowałam, że chyba wezmę, no bo musiałam jeszcze zaległy trening zrobić swój. Jeszcze miałam wizytę u fizjoterapeuty. Po prostu nie byłabym w stanie ogarnąć tego, jeszcze pójść do pracy. No i jeszcze mi ten casting wpadł wtedy. I wzięłam udział. No ja już nie miałam wyjścia. Musiałam jechać i zrobić swoje. I zrobiłaś swoje? W sensie, jak oceniasz swój występ na tym? Bardzo ciężko, bo sędziowie nic nie chcieli powiedzieć, nikt nic nie mówił, nie wiadomo kto, co tam poprzechodził, jak zrobił ten tor. Myślę, że nie przygotowywałam się w ogóle pod to, więc jak na to, to chyba całkiem nieźle mi poszło. Może nie do końca jestem jakoś super z tego toru, a czy tych toru przeszkód. Niezadowolona z tego, gdzie trzeba było przechodzić pomiędzy tymi dwoma drążkami. Było nunchako, kulka, nunchako, kulka. No, a może mogłam lepiej, no ale nie ma co. I tak chyba nieźle. Ale to co, z nadzieją czekasz na telefon od producenta, czy raczej z obawą? Zobaczymy, zobaczymy. Ciężko powiedzieć tak naprawdę, bo... Nie znam tak naprawdę, no nie wiem, kto tak naprawdę brał tam udział, nie wiem, kto tam był. Wiem na pewno, że ludzie, którzy na przykład trenują na ściankach wspinaczkowych czy kalistenikę, to też tam mogli zrobić taką robotę, że ja może gdzieś tam jestem z siebie dumna, a tak naprawdę to okazałam się gdzieś... O, taka. Więc nie wiem. Trzymamy kciuki. Jeśli się uda, jeśli się dostanę, no to przede wszystkim jestem strasznie ciekawa, jak to będzie wyglądało na tej pierwszej polskiej edycji. Jak ciężkie będą te tory. Bo coś wiesz na ten temat? Nie. Wiesz, jak to będzie dalej wyglądać? Nic. Okay. Wiem tylko, że jeśli się tam dostanę, jeśli będę musiała pokonać tor i mi się nie uda, to spadnę do wody. A wody tak nienawidzę, że, że będę się bardzo starała. Jak już tam będę, to żeby jednak dać radę i nie musieć to nie wpadać. Okej, okay, Emil, pięknie urządziłeś Natalię, tyle tylko chcę powiedzieć. Ale dobra, wracając jeszcze na chwilę do treningów, bo trening treningiem, ale ja chciałam się dowiedzieć, czy ty coś jeszcze robisz poza nim, żeby utrzymać się w tej sprawności, w tym jednak byciu no, cały czas gdzieś tam w czołówce dziewczyn, jeśli chodzi o elitę. Tak, nie, robię swoje. Po prostu robię swoje, mam swój plan, trzymam się tego planu, staram się dbać o regenerację dodatkowo. O to, żeby gdzieś tam tą dietę, to nie jest dieta, to jest sposób odżywiania się, trzymać w miarę zdrowy, żeby ten organizm jak najlepiej wspomagać i tyle, no. Nauczyłam się już, że nie zawsze więcej znaczy lepiej. Że nie trzeba gdzieś tam... Ja mam swój plan, robię plan. Okej. A jak mówimy dieta, chciałam cię zapytać o suplementy. Czy stosujesz w ogóle jakieś, wiesz, takie... Tak. Pomagające stosuję. Nam... Stosuję i
o ile na przykład gdzieś tam w świecie ludzi trenujących na siłowni to jest taki całkowicie norma, standard i nic takiego wow, to mam czasami wrażenie, że jeszcze trochę w świecie OCR-ów, oczywiście nie u każdego, to jest takie jak to? Ale tak naprawdę, no to co ja stosuję? No tego jest trochę, jakby tak w sumie zacząć wymieniać, to jest ta lista, bo a to kreatyna, a to beta-alanina, cytrulina, sok z buraka, jeszcze na noc obecnie gdzieś tam magnez, cynk, teraz wcześniej była szwaganda, różeniec górski, no kurde, no długa lista się nagle robi, tak? Ale tak naprawdę to są rzeczy, które wcale nie są jakimiś tam sterydami, czy jak to kto myśli, że to nie wiadomo, jak bardzo pomaga i tak dalej. No pomaga, wiadomo. Wspomaga regenerację, wspomaga siłę, ale te wszystkie suplementy to tak naprawdę jest jakieś 2-3% tego, co daje nam tak naprawdę regularny trening, sen, taka regeneracja. Okej. Okay. A właśnie, jak mówimy o regeneracji, masz jakieś takie swoje sposoby? Pomyślmy. Na sałankę chodzimy sobie z Emilem. I generalnie czasami staramy się po prostu zrelaksować gdzieś tam. Posiedzieć, odpocząć od tego właśnie. Nie biegamy każdego możliwego biegu już. Tak jak Emil kiedyś biegał. No to za ilość medali. Jest tego dość sławny, że kiedyś biegał wszystko. Tak samo ja miałam taki moment, że po prostu wow, i przecież i po górach biegałam, i gdzie tylko, i wszystko chciałam. No, dalej bym chciała, ale już wiem, że nie jestem nieśmiertelna i gdzieś tam ta regeneracja jednak jest potrzebna. No wiadomo, że są ludzie roboty, jak na przykład Tomek Oślizło. Oni mogą. To prawda. Naprawdę. Jednak niestety, no ja nie. To już wiem. I bujnij się do dzwonka od razu. Dobrze. Good. Okej, a co z Mistrzostwami Europy w Gdyni? W sensie, na jakich dystansach Cię zobaczymy? Jakie Ty masz w ogóle cele, jeśli chodzi o same mistrzostwa? Zdecydowałam się wystartować na dystansie 15 km, czyli tak samo jak na Mistrzostwach Polski. Jakoś nie wiem, wyszło, że to taki mój dystans. Nie wiem, czy słusznie, nie wiem, czy nie będę na przykład w przyszłym roku, ile w ogóle będę, no to próbowała czegoś innego. Ale tak, teraz 15 km, ale w fali elite. Super. Stwierdziłam, że... Startowałam na Mistrzostwach Świata w Age Group i to w ogóle były moje pierwsze zawody takiej rangi mistrzowskiej. Gdzieś tam, no fajnie było, 9. miejsce, wow, ale... Znaczy 9. miejsce, no niby 9. na świecie, ale w Age Group nie brzmi mi to. No po prostu mi to osobiście nie brzmi. Stwierdziłam, że wolę na przykład wiedzieć, że jestem 50. na świecie, ale faktycznie 50. na świecie w tej fali elite niż właśnie Age Group. No teraz, dziś właściwie zaczęłam dość poważnie myśleć, czy jeszcze się nie zapisać na ten ninja track, który tam będzie. Tak... Czy to wina Emila? Wszystko co tak, ninja to wina Emila. Jeszcze mnie zapiszę. Trochę to jego namowy. Szczerze mówiąc, trochę mnie namawia, ale też trochę ja sama z siebie mam ochotę tego spróbować, bo w sumie Mistrzostwa Europy są imprezą kilkudniową i trzeba mam się ograniczać do tylko jednego startu, skoro... No tak, jak już są też u nas. W sensie dokładnie. Na rodzimym podwórku. Dokładnie. Okej, a sztafeta? Planujesz sztafetę? Nie myślałam o tym, szczerze mówiąc. Znaczy, gdzieś tam mi ta myśl krąży, że może mogłabym pobiec, natomiast nie mam tego pojęcia, z kim, w jakiej drużynie, jak to. Jeśli jakaś tam fajna drużyna się... Tak samo było spontanicznie przecież na Mistrzostwach Świata, więc teraz też, jeśli spontanicznie jakaś tam drużyna się zbierze, to nie mówię nie, natomiast nie mam jakichś wielkich planów, ani tutaj jakichś większych ambicji. Okej. Okay. A jeśli chodzi o sam moment startu? Właściwie dzień startu taki. Chodzi mi o taki twój, wiesz, rytuał przedstartowy. Co ty robisz, co jesz, jakiej muzyki słuchasz, żeby się gdzieś tam nakręcić do tego biegu? Nakręcić, ja jestem z reguły już tak zestresowana. To się wszystko zaczyna tak naprawdę dzień przed, gdzie już idąc spać, starając się gdzieś tam położyć wcześniej, żeby się wyspać, ale wiadomo, że to nie zawsze wychodzi, ale zawsze sobie wszystko układam w głowie, bo wiadomo, że te starty są o bardzo wczesnych porach. Zakładam sobie w głowie dokładnie, co muszę zrobić, kiedy, na ile przed, więc zawsze na przykład najpierw przygotowuję sobie ubrania. Od razu, w których się ubieram, w których jadę, w których startuję, to albo to, wiadomo, żeby mieć, żeby rano nie musieć nic szukać na szybko. Szybko to zazwyczaj jem śniadanie, no bo wiadomo, że
No ja na przykład jestem tym typem człowieka, który musi przetrawić, a trawienie z rana w stresie jest bardzo toporne. Więc te 3 godziny przed, 2, żeby już naprawdę mieć zjedzone. A co zazwyczaj jem? Gdzieś tam niedawno próbowałam jaglanek z płatków jaglanych, ale jakoś tak, nie wiem, średnio mi to podeszło. W sensie nie czułam jakiegoś superpowera, więc chyba wrócę do mojego rytuału. Czy rytuał, to nie jest rytuał, ale to samo, co jadłam gdzieś tam w zeszłym sezonie przed mistrzostwami Polski, czyli po prostu bułka z miodem i... I to co, taki czyścioch, tak, bułka, miód i tyle? Czy gdzieś tam jest masełko, jakiś dżemik, jak to? Szczerze mówiąc, to jeśli te zawody są gdzieś tam na wyjazdach, to nawet nie bardzo jest, gdzie to wszystko pooganiać, żeby mieć i masełko i takie inne dobrobyty, więc wystarczy, że sobie gdzieś tam słoiczek, miodek, czy właśnie ewentualnie dżem zapakuję, bułka i wystarczy. Według mnie to ważniejsze jest żywienie gdzieś tam kilka dni przed takimi zawodami, tak naprawdę, żeby się troszeczkę podładować, ale też nie przeładować, bo wiadomo, że ta waga wtedy może wzrosnąć, a dodatkowe kilogramy do dźwigania nie są fajne. Nie o to nam chodzi. No, dokładnie. Więc to żywienie przed jest właśnie bardziej ważne. Mi na przykład bieganie, jak jestem trochę głodna, nie przeszkadza zupełnie. Ja nawet wolę, lepiej mi się biega z pustym żołądkiem, a to, że gdzieś tam zaczynam czuć głód, no raczej mi to nie dotyczy w trakcie biegu. Okej. Więc nie mam tego problemu, bo wiem, że są ludzie, którzy na przykład nie mogą wystartować głodni z kolei, bo wtedy się źle czują, tak. No to ja mam odwrotnie, ja czując pełny brzuch to po prostu, no nie, nie. A na takie, na ten twój dystans, te 15 kilometrów, bierzesz w ogóle, nie wiem, jakieś żele, coś tak. Gdzieś tam? Tak, biorę zawsze jakieś żele, 3-4 sztuki. Wiadomo, że to jest zawsze z jakimś tam zapasem, że ten planuję sobie, że zjem 2-3 tak naprawdę, ale wolę mieć ten jeden jeszcze gdzieś tam dodatkowo w zapasie na zasadzie, bo może utknę pod przeszkodą, może gdzieś mi się dłużej zejdzie, żeby ten organizm miał jednak gdzieś tą energię, skąd ją czerpać i żebym nie padła, niż mam się stresować, że ojejku, ja już zjadłam 2 żele i nie mam więcej, a tu jeszcze taki dystans mi został, czy coś. Mówiąc o ekwipunku na zawody, nie wiem, jakieś rękawiczki bierzesz, wiesz, jakieś takie dodatkowe rzeczy, które mają ci pomóc w życiu. Tak, kupiłam sobie zwykłe ogrodowe rękawiczki i czasami faktycznie gdzieś tam na tych przeszkodach, które są bardziej upocone, no to mogą pomóc, ale tak naprawdę to jednak wolę własne dłonie i o wiele lepiej mi się wszystko robi z ich pomocą niż właśnie gdzieś tam przez rękawiczki, w szczególności jakieś przeszkody techniczne. Choć na przykład na biegunie pokonywałam Dragon Taila w rękawiczkach. Nie wiem czemu, ale był tak mokry, ubłocony i w ogóle, że no lepiej mi było, nie bałam się, że gdzieś tam się zsunę. Ale zazwyczaj właśnie tego typu przeszkody wolę po prostu bez pokonywać swoje dłonie. Im najbardziej ufam. A zdzierają się w ogóle, wiesz, niektórzy to, to mają, Kasia Baranowska ma takie często, pozdrawiamy Kasię, poważne problemy z dłońmi, jeśli dłużej tam spędzi czas na przeszkodzie, czy ty też masz takie delikatne? Niby tak, ale jakoś tak na zawodach teraz nie zdzieram, nie zdarza mi się, kiedyś o wiele bardziej na treningach mi się zdarza, natomiast na samych zawodach jakoś ostatnio, tak samo po mistrzostwach Polski, wszyscy tam pokazywali dłonie pozdzierane i tak dalej, ja po tych 15 kilometrach po prostu nic, zupełnie nic, mimo że czułam mega zmęczenie w tych dłoniach, no to już ten chwyt się na tyle wyrobił i ja też, ja mam takie podejście, że jak już zaczynam robić jakąś przeszkodę, to jestem pewna, że mam na nią siłę. Przynajmniej, że mi się wydaje, że mam na nią siłę. To nie jest tak, że wbiegam zdyszana i się uda, albo się nie uda i potem muszę kilka prób podejmować, bo coś nie, zazwyczaj chwilkę przed odetchnę, złapię właśnie ten oddech, wchodzę, robię i biegnę dalej. Okay. Rzadko kiedy zdarza mi się drugi raz podchodzić do przeszkody i myślę, że to też ma to, że nie powtarzam tego, bardzo tutaj kluczowe znaczenie, dlatego, że te dłonie jednak przeżywają to. Natalia, jesteś czołową zawodniczką elity w swojej drużynie, w Husarii, tak? Czołową zawodniczką, jeśli chodzi na pewno o kobiety. Czy z tego powodu, nie wiem, wynikają, z tej kwestii wynikają jakieś benefity, ale też czy wynikają jakieś obowiązki? Jak to wygląda, wiesz, w drużynie? Jeśli chodzi o benefity, no to chyba każdy wie, że nie bardzo można tak naprawdę o tym mówić, ale to, co mogę na pewno powiedzieć, to, że Husaria bardzo stara się wspierać właśnie swoich zawodników w tym, żeby mogli brać udział w biegach ligowych i właśnie w tych wszystkich biegach rangi mistrzowskiej.
to mogę na pewno powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o obowiązki, no, jak już jestem w tej elicie, to wypadałoby robić jakieś wyniki, prawda? Że to nie jest tak naprawdę wszystko za darmo. Trzeba jednak trenować, trzeba gdzieś tam jakieś też rezultaty mieć, a nie tylko po prostu startować. Natomiast nie jest to jakoś tak bardzo mocno narzucone, nie ma czegoś takiego, że muszę koniecznie gdzieś wystartować, że muszę koniecznie coś ukończyć. Chociaż na przykład ja sama z siebie bardzo bym chciała w końcu w tej lidze OCR zapunktować do drużynówki czy coś. No to by było fajne, chociaż wiadomo, że to nie jest zależne tylko i wyłącznie ode mnie i że różnie może być. No i tyle. Natomiast jeśli jeszcze chodzi o jakieś obowiązki, to na pewno, ale to chyba tak samo dotyczy każdego innego husarza w elicie czy nie, no to to jednak godne reprezentowanie swojej drużyny, prawda? Ale to wiadomo, że w drużynie tak dużej trafiają się bardzo różne jednostki jednak. No tak, was jest pełno w całej Polsce. Ale słuchaj, czy z racji tego, że to jednak jest elita, to jest czołówka, jesteście no, jedną z najlepszych drużyn w Polsce, czy ty czujesz presję na sobie, wiesz? Czy sama, nie wiem, na siebie presję nakładasz chyba jakąś? Chyba sama na siebie presję nakładam tak naprawdę, niż ją czuję, bo od drużyny nie, nie bardzo. Nie czuję takiego czegoś właśnie, że muszę, że gdzieś coś trzeba zrobić, że coś. Naprawdę wszystko jest takie dość lajtowe. I sama wybieram tak naprawdę, gdzie startuję i więc pod tym względem nie mogę narzekać, jest bardzo fajnie. Natomiast ja sama od siebie chyba bardzo dużo wymagam, więc z tej strony czuję sporą presję. To dobra, to jak sobie radzić z taką presją, wiesz, którą no, sama też na siebie nakładasz? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, też bym chciała wiedzieć. Właśnie to jest fajne, co się ostatnio pojawił temat psychologów właśnie w sporcie, że tak naprawdę nikt z tego nie korzysta. Ja też nie i w sumie zastanawiam się, czy by nie spróbować w ogóle, nawet nie wiem czego się spodziewać po czymś takim, jakby to miało wyglądać i tak dalej, ale w sumie to chyba w każdej dyscyplinie sportowej gdzieś tam profesjonalnej sportowcy mają właśnie między innymi to zaplecze opieki psychologicznej, mi się wydaje, nie wiem. Więc może i u nas warto by gdzieś tam temat głębiej poruszyć, bo presja, no wiadomo, jak człowiek chce, jak człowiek się na coś nastawi, jak na czymś mu zależy i tak dalej, no to czasami po prostu aż za bardzo i trzeba wrzucić na luz i chyba to jest ta moja metoda, że bardzo często się stresuję, bardzo często czegoś chcę, ale tak naprawdę przed samymi zawodami sobie myślę, będzie co ma być, zrobię po prostu swoje, nie ma się co przejmować, bo tak naprawdę to moje życie od tego nie zależy, tak? Więc, więc po co się stresować, po co to wszystko? No i właśnie tak się staram gdzieś tam wyluzować bardziej, potem staję na starcie i cały czas to myślą, że ja po prostu robię swoje. To się w ogóle wzięło chyba z tego Runmagedonu mojego pierwszego wygranego, gdzie zaraz po starcie usłyszałam gdzieś tam jeszcze z boku od Darka Stokowskiego właśnie to, że na spokojnie Natalia, ty po prostu biegniesz, robisz swoje. I to słynne na spokojnie. I robisz swoje dalej. Tak, i po prostu robię swoje. No właśnie, też mówiąc o presji i o tym, jak też środowisko trochę na nas tą presję nakłada, w innym wywiadzie powiedziałaś, że my kobiety, ale też no chyba cała ta społeczność trochę OCR-u, demonizujemy opaski, że właśnie brakuje luzu w tym podejściu. I chciałam się zapytać, czy z perspektywy tego sezonu, tych no, startów, które już były, czy widzisz, że wrzuciliśmy na ten luz, że jakby coś się zmieniło? Ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że o wiele więcej dziewczyn teraz startuje właśnie w seriach elit i starają się te opaski donosić i tak jak na przykład niedawno był przykład naszej koleżanki Klaudii Grec, że bardzo długo się to był hardcore właśnie w Ełku, bardzo się długo zastanawiała, czy startować i w ostatnim momencie się zdecydowała właśnie na ten start w serii Elite. No i opaskę doniosła i nawet zapunktowała do drużynówki, więc jak widać czasami ludzie po prostu za mało w siebie wierzą i tak naprawdę przecież startujesz w tej fali, doniesiesz opaskę albo nie doniesiesz, świat się nie zawali, jak się nie uda. A może się uda właśnie tobie, może właśnie coś z tego wyjdzie i dlatego warto próbować. Te fale nie są tak tłoczne, że gdzieś tam trzeba sobie na przykład kalkulować, czy się komuś miejsca nie zabiera, czy nie. No wiadomo, więc można sobie naprawdę, jeśli chodzi o kobiety, pozwalać na dużo tutaj. No tak, jeszcze nie są tłoczne. No jeszcze nie są tłoczne, może kiedyś będą. Tak, miejmy nadzieję. Może kiedyś to będzie właśnie też bardziej przypominało faktycznie wyścig,
No już chyba zaczyna coraz bardziej wyścig przypominać gdzieś tam walkę o przetrwanie. Mhm. Bo zeszły rok tak dość mocno wyglądał, że to, no my kobiety po prostu no, szłyśmy na bieg nie po to, żeby się ścigać ze sobą, tylko żeby z myślą, czy ja doniosę tą opaskę, czy nie doniosę na tej której opaski. Przeszkodzie oddam. Dokładnie. I to była tak naprawdę bardziej walka samemu ze sobą niż z rywalkami. Mhm. No teraz tych dziewczyn startuje dużo więcej, więc no mówię, jak się nie doniesie tej opaski, to przecież tragedia żadna się nie stanie. Mhm. Okej. Okay. A tak patrząc sobie na całą dyscyplinę, na ten OCR w Polsce, czy ty masz jeszcze jakieś oczekiwania wobec tego, w którą stronę dyscyplina powinna iść, na co powinna zwracać uwagę? Powinna chyba iść w tym kierunku, w jakim tak aby wyglądała mniej więcej jak Mistrzostwa Świata, które mieliśmy. No to jest... Ja w OCR-y zaczęłam bardziej w sumie ze względu na przeszkody. Mm-hmm. Nie ze względu na bieganie, ze względu na przeszkody, ale właśnie wychodzę z założenia, że to są biegi z przeszkodami, a nie przeszkody z bieganiem, więc gdzieś tam powinno właśnie to iść w tym kierunku, aby było więcej tego biegania. Może tego nie lubię. Ale faktycznie wtedy to też bardziej robi nam wyścig, a nie taką walkę o przetrwanie. Ciężko powiedzieć w tym momencie co jeszcze. Wiadomo, że są różne biegi i różne poziomy trudności tych biegów i tak naprawdę każdy sobie może wybrać też, czy woli coś bardziej biegowego, czy bardziej właśnie przeszkodowego typu barbarian. A z takiej damskiej perspektywy, czy jeszcze czujesz, że nie wiem, coś się powinno zmienić? Chyba nie. Nie wiem. Ciężko właśnie powiedzieć. Nie wiem, taka kwestia... Ułatwienia wydaje mi się, że są już wystarczające, naprawdę. Jeśli na przykład taki bieg jak biegun wyciągnie wnioski z tego, że było za ciężko, jeśli chodzi o obciążenia siłowe, no to tak naprawdę nie, bo z kolei... Cóż, co to był za bieg? Właśnie teraz się zastanawiam, czy to był Runmageddon? Co tam jeszcze było przed tym Runmageddonem? Barbarian. Barbarian był. Według mnie na przykład obciążenia siłowe na Barbarianie były bardzo lajtowe. Nie było tak, że było za ciężko naprawdę i okej, okay, spoko. Czyli da się zrobić. Da się zrobić, pewnie, że da się zrobić. Czasami aż nawet, może za łatwo było, tak? Tak była, pamiętam właśnie na Barbarianie, ta pierwsza pętla z workiem. Ona była nie dość długa. Nie pamiętam. A ta pętla była właśnie dość długa, to pamiętam, że ja praktycznie nie czułam, że mam worek. O. To była taka ta różnica, bo najpierw był biegun taki mega, mega, mega ciężki, a potem Barbarian, gdzie sobie pomyślałam, no spoko, jest pętla z obciążeniem, ja nie czuję, że mam obciążenie. No ja powiem Ci tak, nie wiem, czy po biegunie coś jeszcze będzie ciężkie, wiesz, jakakolwiek taka siłowa przeszkoda. Okej, okay, mam do Ciebie pytanie na sam koniec. Tak. Jak byś mogła zdradzić naszym widzom jedną tajemnicę, jedną rzecz, której o Tobie nikt nie wie? Co by to było? Nie, takich co nikt nie wie, to ja nie mogę mówić. To tak ma zostać. To taką, którą chciałabyś się podzielić. Ojejku. W temacie sportowym? W temacie dowolno-życiowym. W temacie sportowym mogłabym na przykład powiedzieć, że to właśnie chyba 2013-2014 rok był jakoś tak, gdzie pierwszy raz w życiu wstałam z kanapy właśnie po takim, tak wiadomo, z takiego typowego po prostu śledzia kanapowego i zaczęłam gdzieś tam trenować sobie bieganie, realizowałam plan od 0 do 60 minut ciągłego biegu, oczywiście to było bieganie za każdym razem w trupa. Po czym zdecydowałam się wystartować, bo to było jeszcze mieszkając w moim rodzinnym mieście, Pułtusku. Zdecydowałam się wystartować w drugim biegu mateuszowym na 5 km i zajęłam tam trzecie miejsce w generalce, natomiast pierwsze jako pułtuszczanka. I to w sumie było moje pierwsze pudło takie w ogóle, natomiast, znaczy to był bieg przełajowy taki typowo, więc jednak to pudło, które miałam, moje pierwsze pudło to w ogóle było na biegunie jeszcze przecież w listopadzie, jak zaczęłam biegać tego 2017 roku. Jeszcze był, później był Runmageddon, tak, faktycznie, później był wygrany Runmageddon, ale jeszcze było najpierw drugie miejsce na biegunie. Ale to było dzień przed finałem ligi w Pabienicach, dokładnie, pamiętam. Pabienice pamiętamy. Tak, Pabienice. Każdy z nas pamięta. Tak, ale tak to wypieramy z pamięci, że ja nawet tego bieguna wtedy wyparłam z pamięci, jak widać. Ale pierwsze pudło to jednak był Pułtusk, tak? Tak, to był jednak Pułtusk, bieg trailowy właśnie taki. Tak, to myślę, że to akurat mało kto może o mnie wiedzieć.
Okej, Natalia, to my Ci bardzo dziękujemy za rozmowę. Życzymy Ci takiego pudła na każdym biegu, w którym postanowisz wziąć udział, a na pewno trzymamy mocno kciuki za Mistrzostwa Europy i dzięki za elitę. Wielkie. Super byłoby zobaczyć Cię na podium, zarówno i w 15, i w Ninja Tracku, także kciuki będą mocno, mocno trzymane i będziemy kibicować pod przeszkodami. I co? Dziękujemy bardzo i widzimy się na trasie pewnie za niedługo. Tak, na Barbarianie. Tak, także dzięki jeszcze raz i do zobaczenia. Cześć. Uważaj, żeby sobie nie przywalić tą kulką. Dobrze, be. Dobrze, do tyłu. Przodu, z tyłu. Yeah. Wow. Yeah.